Ponad 150 przedstawicieli branży mleczarskiej uczestniczyło w Polskim Kongresie Serowarskim w Mrągowie. Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem spółdzielni mleczarskiej Mlekpol. Reprezentuję Mlekpol, struktura spółdzielcza, 10 tysięcy członków spółdzielni, głównie producentów. Nasi producenci są chłonni zwiększania produkcji mleka. W tym roku przekroczymy cyfrę 1 700 000 000 litrów. To mleko jest przeznaczane na przerób w naszych 10 zakładach. Każdy zakład specjalizuje się w określonej produkcji. Maksymalnie robi praktycznie 4 asortymenty. Ma robić jednak dużo, dobrze i obniżać koszty produkcji poprzez to skalę. Dbamy też o dalszy rozwój firmy, szczególnie w zakresie asortymentu, produkcji, poprawy. Zdecydowaliśmy się na utworzenie Instytutu Innowacji i Wdrożeń, właśnie tutaj, siedzibą w Mrągowie. Zarządza instytutem pan profesor Babuchowski, myślę, że wszystkim osoba znana. Instytut jest w swoich pracach ukierunkowany na paletę wszystkich problemów związanych z branżą, czyli zaczynając od surowca, idąc poprzez produkty, ale okazało się, że też bardzo ważny temat to są opakowania i wszystkie dodatki. Mlekpol to krajowy lider w produkcji mleka, wyrobów mleczarskich, wiodący producent serów i twarogów. Ser jest tym wyrobem z mleka bardzo popularny, szczególnie w Europie. Konsumpcja systematycznie wzrasta, tak samo również i w warunkach polskich. Dzisiaj kongres jest w Mrągowie. To tak jakby po trochu uhonorowanie największego producenta serów w Polsce. Bo właśnie w Mrągowie jest zakład, który produkuje rocznie około 45 tysięcy ton. I jest to właśnie największy zakład w zakresie produkcji serów w Polsce. Jest to konferencja naukowa. Są godni prelegenci, którzy będą przedstawiali swoje spojrzenie na sery, na warunki produkcji, przechowywania, na wszystkie dodatki do serów, tak również i nowości. Światowy rynek mleczarski może został trochę dowartościowany z tytułu masła, zmiany cen, ponieważ jeszcze w roku ubiegłym praktycznie kilogram masła kosztował tyle, co dzisiaj kostka masła i stąd jest troszeczkę takiego zamieszania. Ale przede wszystkim jest to informacja, że masło, produkt naturalny, jest to produkt, który ludziom pomaga, a nie szkodzi. I jest odchodzenie od tłuszczy utwardzanych. Szczególnie dotyczy to wszystkich krajów rozwiniętych. I dla przykładu Stany Zjednoczone, które były eksporterem masła, ze względu na wzrost konsumpcji masła są importerem. Na podstawie tego jednego kraju możemy osądzić, jaki to jest kierunek. Kongres zgromadził przedstawicieli serowarstwa, zarówno wielkich producentów, jak i małych, lokalnych wytwórców dobrego sera. Tematyka dotyczyła wyzwań i zmian na rynku wyrobów nabiałowych, bezpieczeństwa produkcji, nowych technologii oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Polski Kongres Serowarski to impreza, która powstała z potrzeby rzetelnej dyskusji na temat polskiego sera. Polska jest wiodącym producentem, Polska twarogiem stoi. Natomiast dojrzewanie serów, proces technologii produkcji to jest sprawa, która się dynamicznie rozwija. Już Polakom nie wystarcza jedzenie taniego białka. Polacy już potrzebują sera, który smakuje, który ma całe bogactwo smaków, aromatów. Jest produkowany w sposób cudowny poprzez mistrzów serowarstwa, przez serowarów. Sztuka serowarstwa przeżywa swój renesans. Ważna jest technologia produkcji, ważny jest surowiec, czyli dobre mleko. Tym wszystkim zajmują się wyspecjalizowane zakłady mleczarskie. No i świętujemy po prostu to, że Polacy jedzą ser i świętujemy to, że Polska jest liderem produkcji mleczarskiej w Polsce. Spotkanie całej branży, czyli zarówno wiodących producentów sera, jak i takich wiodących uczelni, które pomagają tym naszym mleczarzom ten ser w sposób godny produkować. Spotkanie dostawców wiodących technologii dla serowarstwa, czyli tych firm, które dysponują nowoczesną wiedzą i technologiami i potrafią zrobić to szybciej, lepiej, taniej i żeby było jeszcze bardziej smacznie. Mlekpol pełni w tym roku funkcję honorowego gospodarza imprezy. No, trudno, żeby było inaczej. Mrągowo jest praktycznie stolicą polskiego serowarstwa. W zakładzie w Mrągowie znajduje się największa w Polsce serownia. No więc jakby
nie ma innego wyjścia. Musieliśmy zaproponować tą funkcję Mlekpolowi właśnie. Kongres był niepowtarzalną okazją do spotkania prezesów firm mleczarskich, dyrektorów zakładów produkcyjnych, specjalistów do spraw jakości i marketingu, kadry naukowej wydziałów nauki o żywności największych uczelni w kraju. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol po raz pierwszy ma zaszczyt gościć jako honorowy patron Kongresu Serowarskiego tu w Mrągowie. Gości, kolegów, koleżanki z branży mleczarskiej, głównie serowarskiej. Jest to ogromny zaszczyt dla naszej spółdzielni. Patronat nie jest przypadkowy, dlatego że jesteśmy, można powiedzieć, w siedzibie, w zakładzie macierzystym, jeśli chodzi o produkcję serów żółtych, bo właśnie tutaj, w zakładzie produkcji mleczarskiej w Mrągowie, Mlekpol dziennie produkuje 100 ton sera. Produkujemy znamienite sery typu holenderskiego i typu szwajcarskiego, a myślę, że najbardziej znanym i lubianym przez polskich konsumentów jest Złoty Mazur. To jest ikona mrągowskiego zakładu. Ser jest produkowany tu już od blisko 20 lat. Ser Złoty Mazur jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych serów żółtych, które produkuje Mlekpol. Jest to ser typu holenderskiego, o delikatnym oczkowaniu i wyrazistym smaku. W zakładzie produkcji mleczarskiej w Kolnie Mlekpol w bieżącym roku uruchomił produkcję sera mozzarella. Ser mozzarella jest wiodącym i najbardziej poszukiwanym serem w tym momencie na rynkach światowych, więc dla nas jest to produkcja przyszłościowa, bo mozzarella i cheddar są to dwa główne sery, których w tym momencie w tych czasach, ze względu na potrzeby żywieniowe i gastronomiczne głównie, poszukują handlowcy. W trakcie dwudniowego kongresu uczestnicy wysłuchali wykładów i prelekcji dotyczących produkcji, pakowania oraz dystrybucji serów. A spotkanie zostało zorganizowane w malowniczo położonym ośrodku hotelowo-konferencyjnym Mercure w Mrągowie.